Cześć, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak w prosty sposób zmienić format zdjęcia z prostokątnego na kwadratowe, bez wykorzystania specjalistycznych programów graficznych, z wykorzystaniem natomiast darmowego narzędzia online, to zapraszam do obejrzenia tego filmu. Ta informacja może być dla Ciebie przydatna, jeżeli na przykład posiadasz sklep internetowy i chciałbyś mieć kontrolę nad tym, jak przycinane są zdjęcia na tym sklepie. Klienci, którym wykonują sklepy internetowe, często w późniejszym etapie zarządzania tym sklepem stają przed problemem dodawania zdjęć produktów. Często mają te zdjęcia w formacie prostokątnym, natomiast sklepy często wymuszają format kwadratowy. No i teraz może być taka sytuacja, że sklep przytnie to zdjęcie do kwadratu, ale nie koniecznie tak, jakbyśmy chcieli, na przykład obetnie jego ważny fragment. Dlatego czasem może zaś potrzeba skorzystania z ręcznego przycięcia takiego zdjęcia i właśnie w tym filmie chciałbym pokazać Ci darmowe narzędzie online, które bardzo szybko i prosto takie przycięcie dla nas wykona. Przejdźmy teraz do ekranu i zobaczmy, jak przyciąć zdjęcie. Kadrowanie zdjęcia wykonamy sobie w serwisie croppola.com. Link znajduje się w opisie do filmu. Jak tu jesteśmy, możemy sobie przeciągnąć z naszego dysku zdjęcie, które chcemy wykadrować, albo kliknąć tutaj i wybrać je sobie z przeglądarki naszych plików na dysku. Zdjęcie się ładuje i tutaj ten serwis zaproponuje za chwilę takie domyślne przycięcie. No i teraz, jeżeli na przykład chcielibyśmy zdjęcie tego roweru umieścić jako zdjęcie produktu na sklepie internetowym, prawdopodobnie wolelibyśmy, żeby był on wykadrowany w taki sposób, to znaczy, żeby był cały, nieucięty, natomiast sklep mógłby nam automatycznie wykadrować go tak, jak tutaj było to domyślnie pokazane. Po dostosowaniu sobie tego do przycięcia do naszych preferencji klikamy sobie Download this crop, zapisujemy sobie plik na dysk i w tym momencie już nasz plik będzie wykadrowany. Jeżeli chcemy dodać kolejne zdjęcie, myślę, że najprościej wrócić na stronę główną i powtórzyć całą procedurę jeszcze raz. Jak widzisz, kadrowanie zdjęć z prostokąta do kwadratu jest banalnie proste. Wystarczy wejść do aplikacji online i wykonać dosłownie w kilku krokach. Dlatego polecam korzystać z tej metody, jeżeli domyślne przycinanie zdjęć, czy to na sklep internetowy, czy do mediów społecznościowych, jest dla Ciebie niezadowalające. Jeżeli dopiero planujesz założenie sklepu internetowego bądź strony, to zapoznaj się z ofertą mojej firmy. Znajdziesz ją na stronie www.arturkosiński.pl. Są tam dostępne realizacje, referencje, cenniki i tak dalej. Moja firma od kilku lat realizuje tego typu projekty, więc z pewnością będziemy w stanie Ci pomóc. Jeżeli wskazówki z tego filmu były dla Ciebie przydatne, to daj kciuk w górę pod filmem. Jeżeli masz jakieś pytania, to zadaj je w komentarzu. A jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, to zasubskrybuj mój kanał i zapisz się na newsletter na mojej stronie internetowej. Na moment publikacji tego filmu każda osoba, która zapisuje się na newsletter, otrzymuje darmowego e-booka 10 sposobów na zdobywanie klientów przez internet. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.